7 lipca, środa, z Ewangelii Świętego Mateusza. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Zorganizowana akcja ratunkowa. Trzeba iść szukać to, co zginęło w Izraelu, te pogubione owce. Trzeba iść szukać to, co zginęło w naszej ojczyźnie, pogubionych rodaków, pogubione rodziny, pogubionych młodych ludzi. Trzeba iść szukać tego, co poginęło w naszych rodzinach, pogubionych małżonków, pogubione żony, mężów, dzieci, wnuków. Dzisiaj świat potrzebuje ratownika. To jest Chrystus. On wychodzi dziś naprzeciw człowieka, szuka, woła. Czy ja otworzę swoje ucho na tego pasterza, który chodzi, krąży cały czas, aby mnie odnaleźć i przywrócić do swojej owczarni, zaprowadzić na nowo na te zielone pastwiska, w których będę czuł się bezpiecznie, w których będę czuł się radośnie? Jezus nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Jezus za każdym razem daje nam szansę. On chce dla nas lepszego życia. Pozwólmy się znaleźć Chrystusowi. Pozwólmy na nowo przyprowadzić się do tej owczarni, w której byliśmy, którą zostawiliśmy, porzuciliśmy i poszliśmy za głosem świata. Świat nas do niczego dobrego nie doprowadzi, a Chrystus doprowadzi nas do czegoś pięknego, do świętości, do nieba. Pamiętajmy, że to ziemskie życie przeminie i świat, to co ci może dać, to tylko to, co chwilowe, to co jest krótką radością, a Jezus da ci to, co jest szczęściem wiecznym, da ci niebo, do którego mamy podążać. Na tę drogę do nieba z serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże.